Pliszczyn to mała miejscowość w gminie Wólka. Tutaj mieszkała Róża Kołaczkowska. Pozostawiła na tej ziemi i w sercach ludzi niezatarty ślad. Mieszkańcy wiele jej zawdzięczają i wspominają jej działalność na rzecz oświaty, kultury, na rzecz ojczyzny. Ale przede wszystkim pamiętają jej ogromne poświęcenie dla swoich dzieci. Koło gospodyń wiejskich w Pliszczynie czuje się w obowiązku zachowywać ją w pamięci i pamięć o niej przekazywać innym. Postanowiłyśmy to zrobić, wędrując po Pliszczynie, gdzie można odnaleźć ślady ostatniej właścicielki pliszczyńskiego dworu. Naszą wycieczkę zatytułowaliśmy Śladami Róży Kołaczkowskiej. Zapraszamy! Naszą wycieczkę rozpoczynamy przy kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie, wybudowanym dzięki staraniom księży sercanów. Zakonnicy pojawili się w Pliszczynie w 1957 roku, kiedy to kupili dworek i park od Róży Kołaczkowskiej. Oni na prośbę Róży Kołaczkowskiej otworzyli dla mieszkańców okolicznych wiosek najpierw kaplicę, a później kościół. Z listów, kronik i świadectw mieszkańców wiemy, że Róża Kołaczkowska była osobą wierzącą. Co niedzielę z rodziną jeździła do kościoła parafialnego w Bystrzycy. W jej listach czytamy, że wiara w Boga i modlitwa pomagały jej przezwyciężyć wiele problemów i kłopotów. Jesteśmy na cmentarzu parafialnym. Zatrzymujemy się przy grobie Elżbiety Doliny z Kołaczkowskich, córki Róży, która dzieciństwo i młodość spędziła w majątku w Pliszczynie. Matka Róża swoim przykładem nauczyła ją wielkiej wrażliwości na cierpienie i krzywdę innych. Tutaj trzeba wspomnieć, że Róża i Jan Kołaczkowscy mieli 5 dzieci: Andrzeja, Wojciecha, Krystynę, Jana i Elżbietę. Rodzice przywiązywali dużą wagę do wychowania swoich dzieci. W 1924 roku zmarł Jan, mąż Róży. Wdowa, mimo kłopotów finansowych, wykształciła swoje dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami. Wyruszamy dalej. Po drodze mijamy piękny budynek szkoły w Pliszczynie. Róża Kołaczkowska wspierała finansowo szkołę, pomagała organizować różne działania nauczycieli, została główną opiekunką szkoły, a w 2005 roku w dowód wdzięczności została patronką szkoły. Jesteśmy na placu, gdzie był budynek szkoły. Róża Kołaczkowska odsprzedała po zaniżonej cenie swoją gorzelnię, która została przebudowana i dostosowana do potrzeb szkoły przez kierownika Bronisława Ciesielskiego. Gdy popatrzymy na wschód, to oczami wyobraźni zobaczymy pierwszą szkołę i ochronkę utrzymywaną przez Kołaczkowskich. Przed II wojną światową z tego miejsca widzielibyśmy kilka budynków: czworaki, stodoły, gorzelnię i młyn na rzece Ciemiędze, należących do Jana i Róży Kołaczkowskich. Idziemy dalej na północ. Przechodzimy przez wąwóz położony na drodze z Pliszczyna do Boduszyna, gdzie był drugi majątek Stanisława i Jadwigi Boduszyńskich, rodziców Róży. W czasie wojny najmłodszy syn Róży Jan po wyjściu z niewoli organizował ruch oporu przeciwko Niemcom. Za działalność konspiracyjną w Armii Krajowej został aresztowany przez NKWD, więziony, torturowany na zamku w Lublinie, następnie wywieziony na Ural, gdzie zmarł w 1947 roku. Róża bardzo przeżyła śmierć syna. Mieszkańcom Pliszczyna opowiadała, że syn zachował się godnie. Nikogo nie zdradził, mimo kilkuletnich tortur. Tę informację przekazał jej kolega Jana, który powrócił z łagru. Wąwóz kończy się rozstajem dróg. Tutaj zatrzymujemy się. Droga na północ prowadzi do Boduszyna. Skąd pochodziła Róża Kołaczkowska z Boduszyńskich? Z dzieciństwa Róży wiemy, że urodziła się 9 grudnia 1883 roku. Miała 3 siostry: Marię, Jadwigę i Henrykę. Rodzice, Stanisław i Jadwiga, bardzo dbali o wykształcenie swoich córek.
Dzieciństwo i młodość Róża spędziła w Boduszynie i w Pliszczynie, który stał się własnością jej ojca Stanisława w 1897 roku. Kiedy wyszła za mąż za Jana Kołaczkowskiego w 1905 roku, Pliszczyn otrzymała w Wianie. Początkowo Jan i Róża mieszkali w Warszawie, później w Moszenkach koło Jastkowa, Łabuńkach na Zamojszczyźnie. Od 1920 roku zamieszkali w Pliszczynie, uciekając przed armią Budionnego. Jesteśmy na wysokości miejsca, gdzie 1 kwietnia 1949 roku Urząd Bezpieczeństwa zorganizował obławę na ukrywającego się u miejscowych gospodarzy starszego sierżanta Walentego Waśkowicza. Strzała w zasadzce zginął. O tym wydarzeniu Róża Kołaczkowska wspominała w swoich listach, łącząc się w bólu z prześladowanymi i represjonowanymi mieszkańcami, którzy pomagali partyzantom. Trzeba wspomnieć, że czas powojenny dla Róży Kołaczkowskiej i jej dzieci był bardzo trudny z powodu prześladowań ze strony władz komunistycznych. Najmłodszy syn Jan zginął w Rosji. Syn Wojciech, lotnik, był dowódcą dywizjonu 303 w Anglii. Po wojnie nie wrócił do Polski. Syn Andrzej był więziony na Zamku Lubelskim. Córka Elżbieta po studiach na Sorbonie we Francji nie mogła wrócić do kraju. Córka Krystyna zaś wraz z mężem była nękana przez władzę i często musiała zmieniać miejsce zamieszkania. Dochodzimy do remizy strażackiej, która powstała w 1928 roku dzięki inicjatywie Róży Kołaczkowskiej. W dowód wdzięczności strażacy mianowali ją swoją prezesową. Jesteśmy w centrum Pliszczyna. Tu w okresie międzywojennym można było spotkać Różę Kołaczkowską, która interesowała się problemami zwykłych ludzi mieszkających w okolicy i starała się im pomagać. Odwiedzała chorych i kobiety w połogu. Przynosiła lekarstwa. Wspomagała pogorzelców. Świadczą o tym liczne wspomnienia mieszkańców. Wspólnie z nauczycielami i synem Andrzejem założyła kółko śpiewacze i teatralne, do których należała młodzież. Przygotowywano przedstawienia, które pokazywano w szkole i w różnych miejscach Pliszczyna. Spod remizy idziemy przez pliszczyńskie Błonia w kierunku niewielkiego wzniesienia, na którym znajduje się obecnie klasztor, a kiedyś posiadłość Róży Kołaczkowskiej. Urokliwe wzniesienie porośnięte jest starymi drzewami i otoczone sadzawkami będącymi pozostałością po fosach obronnych. Tu spacerowała kiedyś Róża Kołaczkowska i jej goście, którzy często przyjeżdżali do Pliszczyna na odpoczynek z powodu gościnności i życzliwości właścicielki dworu. Wchodzimy na teren klasztoru. Tutaj przez 37 lat mieszkała Róża Kołaczkowska. Osobiście nadzorowała pracę w polu, sadziła kwiaty, dużo czytała. W okresie Polski Ludowej borykała się z problemami typowymi dla właścicieli ziemskich. Schorowana, przemęczona, ale przede wszystkim osamotniona nieobecnością dzieci, które z powodu prześladowań nie mogły z nią mieszkać, coraz częściej myślała o sprzedaży pozostałej części majątku w Pliszczynie. Kiedy prowadzenie gospodarstwa stało się ponad jej siły, zdecydowała się sprzedać dom i park księżom Sercanom. Sama wyprowadziła się do Lublina, do syna Andrzeja. Mieszkała tam przez 13 lat. Gwar miejski, brak bezpośredniego kontaktu z naturą miały niekorzystny wpływ na samopoczucie pani Róży. W listach wyrażała swoją tęsknotę za Pliszczynem i jej mieszkańcami. Róża Kołaczkowska zmarła w wieku 86 lat 19 lutego 1970 roku. Została pochowana na cmentarzu w Lublinie przy ulicy Lipowej. Koło gospodyń wiejskich pamięta i świadomie będzie przekazywać słowa kierownika szkoły Władysława Jadacha. Jestem pewny, że wdzięczność dla tej pani u dzieci, które tyle dobrego doznały, nigdy nie wygaśnie.